Bartłomiej Rodak, gość dnia. Dzisiaj do studia zaprosiłem panią posłankę Ewę Szymańską, posłankę Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. Pani poseł, tutaj w regionie wszyscy żyją podatkiem od kopalin, wszyscy żyją KGHM-em, jesteśmy w przededniu poważnych zmian, kadrowa rewolucja. Kto będzie szefem? Proszę, niech pani nam zdradzi. Wiem tyle, ile media na ten temat piszą. To znaczy? Poważną kandydaturą jest mój partyjny kolega, pan Krzysztof Skóra. Ale kogo Rada Nadzorcza wybierze, poczekajmy do środy i się dowiemy. No ale pani poseł, to nie jest odpowiedź, którą ja chciałem usłyszeć. Ja na pewno nie jest to taka odpowiedź, którą pan by chciał usłyszeć i zresztą telewidzowie. Ale naprawdę poczekajmy, aż się wszystko wydarzy. A tak procentowo? 99% to Krzysztof Skóra? Mam nadzieję, że tak. A ten jeden? Tak. Ale to pan powiedział 99. No dobrze. Czyli Krzysztof Skóra za dwa dni zobaczymy. Nowy prezes zarządu zobaczymy. Polskiej Miedzi. Zobaczymy, ja bym chciała. Skoro jesteśmy przy temacie. Podatek od kopalin. Jednym ze sztandarowych haseł Prawa i Sprawiedliwości w ostatniej kampanii wyborczej była likwidacja tego podatku. Pani obecna premier Beata Szydło podczas wizyty w Lubinie wspominała o tym, że ten podatek przestanie istnieć. No ale miesiące lecą, a w tej sprawie wciąż cisza. No rząd Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę dwa miesiące i kilka dni sprawuje władzę. Ostatnim tematem w Sejmie był budżet na ten rok. I w tym budżecie w dalszym ciągu znajduje się ten podatek. Ale Prawo i Sprawiedliwość będzie spełniało po kolei wszystkie swoje obietnice. Na raz się nie zrobi wszystkiego. Ale zaczęliście jakby tak od drugiej strony, bo wszystkie te sztandarowe obietnice wyborcze na razie czekają w kolejce, natomiast rząd zajmuje się sprawami, o których w kampanii wyborczej no, nie wspominał. Wspominał, ale nie było to dla ludzi tak istotne, dla ludzi, z którymi się spotykaliśmy podczas wyborów. Dla ludzi najistotniejsze były właśnie wiek emerytalny, sześciolatki, dodatki na wychowanie dzieci. I to było głównie poruszane w rozmowach z ludźmi. Poza tym u nas na Dolnym Śląsku to KGHM to jest bardzo ważny pracodawca, a dla mieszkańców innych regionów to jest temat jednym z wielu. I najważniejsze są w tej chwili sprawy, te, które dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. Dodatek wychowawczy na dzieci to właściwie wszystkich dotyczy, bo nawet babcie są zainteresowane tym, żeby na wnuki były pieniądze, żeby można było spokojnie wychowywać dzieci i żeby rodziny nie bały się mieć tych dzieci, że nie poradzą bez pieniędzy, nie poradzą sobie z wychowaniem. No tak, ale my jesteśmy jednak tutaj w Zagłębiu Miedziowym i to jest temat z najwyższej, można powiedzieć, półki, jeżeli chodzi o zainteresowania tak. mieszkańców. Więc może akcje, ja powiem akcje, tak. akcje kombinatu nie stoją najlepiej, no, odnotowują spadki. Podatek na pewno nie jest, nie sprzyja oczywiście sytuacji finansowej spółki. Pracuję, dwa miesiące tak. dopiero rząd, wspomniała pani, że wszystko, tak, na wszystko przyjdzie czas. Natomiast na wszystko przyjdzie czas. Ja pracuję w Komisji Finansów Publicznych, w podkomisji do spraw monitorowania podatków właśnie. Rozmowy trwają. Przeprowadzane są analizy przez specjalistów, którzy znają KGHM, którzy są pracownikami i pracujemy nad tym. Decyzji jeszcze nie ma co do tego, kiedy ten podatek zostanie zniesiony, ale na pewno nowy zarząd, który będzie w KGHM-ie, będzie współpracował w tym zakresie z rządem,
a z kolei rząd z parlamentem, żeby dokonać zmian. Pani poseł, to pani pierwsza kadencja. Dwa miesiące z kawałkiem, tak. Troszkę wyjazdów i powrotów już za panią. Nocne obrady, jak pani to znosi? Ja jestem przyzwyczajona do pracy bez względu na porę dnia, bo w swoim życiu już wykonywałam różne funkcje i czasami jak były sprawy terminowe, to po prostu zakasywałam rękawy, jak to się mówi, siedziałam tyle, ile przestawiła było się trzeba. Pani, teraz pani śpi w dzień? Nie, bo praca, nie, to praca tak, parlamentarzysty? Nie, to tak nie jest, bo przecież to nie jest, że co noc. Jedna sprawa, dlaczego tak to długo trwa, to my mamy większość, no powiedziałabym, 4 posłów tylko. Parlamentarzyści to również członkowie rządu, więc żeby móc przegłosować ustawę, musimy być wszyscy na miejscu. Ministrowie muszą pracować po godzinach, po godzinach, oczywiście, a tym bardziej, że nie tylko w ministerstwach, ale i mają wyjazdy nawet za granicę. Więc to jest jakby jedna przyczyna, a druga przyczyna, że jak się taka, że jak się po południu zaczyna posiedzenie, to opozycja nie daje nam spokoju. Zresztą pewnie widzowie też oglądają obrady. Ale opozycja od tego jest, jak a nie, po drugiej stronie. Bezwzględnie od tego jest. To też punktowaliście władzę. Tak, oczywiście, od tego jest, tylko czasami, jeżeli opozycja do znudzenia zgłasza wnioski formalne, które nie są wnioskami formalnymi, a jest to tylko strata czasu, no to powiedziałabym, nie tylko nasza wina, że tak długo przeciągają się obrady. A ostatnio przed 2 czy 3 dniami, już mniejsza z tym, podczas właśnie nocnych obrad miała miejsce sytuacja z posłem Kropiwnickim. Widziała to pani na własne oczy. Chciałem zapytać, ze względu na taki, powiedzmy, patriotyzm lokalny, jednak jaki w politykach, którzy się znają z własnego podwórka, pewnie istnieje. Jak pani ocenia, czy to ze strony pana wiceministra sprawiedliwości było fair zachowanie, czy czas, miejsce? No ja bym takich spraw z mównicy sejmowej nie załatwiała, a poseł Kropiwnicki pewnie wie, co ma zrobić i powinien tak załatwić sprawę, żeby no nawet cień podejrzenia na niego nie padał. I mam taką nadzieję, że tak zrobi. Znacie się, lubicie, tak. Chyba jesteście, znamy się, pracowaliście tak. Wiele lat w Radzie Pracowaliśmy Miejskiej, w Radzie Miejskiej, jesteśmy po imieniu, kłaniamy się sobie z uśmiechem. W Legnickiej Radzie siedzieliście po jednej stronie opozycji. Przez jakiś czas, tak. Więc... Ale to pani myśli, że coś jest na rzeczy? Prasa o tym pisała. Na portalach internetowych również o tym była mowa, ale powiem, no nie chciałabym roztrząsać tego tematu tutaj, a pan poseł będzie wiedział, jak to załatwić. Mam nadzieję, że tak to zrobi, żeby nikt do niego nie miał pretensji. To z innej beczki. Pani poseł, dzisiaj otworzyła pani swoje biuro poselskie w Legnicy. Dlaczego tak późno? O, no właśnie, przed chwilą rozmawialiśmy. Tak, wybory były 25 października. Chociaż poseł Huskowski do dzisiaj nie otworzył. A, no więc właśnie. 12 listopada ślubowanie i od tego czasu co tydzień byłam w Warszawie, przyjeżdżałam tylko na weekend. Brak czasu. Po prostu tak, brak czasu. Jednocześnie miałam zobowiązania wobec pani senator Doroty Czudowskiej, u której poprzednio prowadziłam biuro, więc musiałam się też wywiązać do końca ze swoich zobowiązań. To może było warto jednak w tym samorządzie zostać, pani Ewo? Ale jako, co to znaczy warto? Jako, jeżeli chodzi o zajętość, jeżeli chodzi o nie, czas, bo... powiem, na początku było to co tydzień, a teraz mamy już harmonogram do lipca ustalony i co drugi tydzień będą posiedzenia Sejmu, jeden tydzień będę w okręgu i w tej chwili już będę przynajmniej co drugi tydzień dostępna dla mieszkańców,
których zresztą serdecznie zapraszam, nie tylko z Legnicy, ale z okolic, nawet z Lubina. Bardzo dziękuję pani poseł. Czas nam się kończy nieubłaganie, także musimy kończyć. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Moim gościem była pani poseł Ewa Szymańska z Prawa i Sprawiedliwości. Do widzenia. Do widzenia.